Dnia 8 lutego 1945 roku wznowiono działalność publicznej szkoły dokształcającej zawodowej w opłakanym stanie, gdyż urządzenia szkolne zostały kompletnie zniszczone. Trzeba było starać się o każdy sprzęt szkolny, pomoce naukowe i pomieszczenie. Kierownik szkoły obywatel Rogawski Jan uzyskał dla szkoły czwarty pawilon, PSGiH, z wejściem od ulicy Kondratowicza 2, gdzie w czasie okupacji przebywali wojenni jeńcy francuscy. Budynek był nietyngowany o betonowych podłogach, bardzo zimny i dlatego też temperatura w zimnie wynosiła zaledwie kilka stopni powyżej zera. Często młodzież siedziała w klasach w płaszczach i w rękawiczkach. W 1945 roku szkoła po raz pierwszy zgromadziła w swych murach młodzież męską i żeńską, gdyż istniał projekt utworzenia dwóch szkół. Męskiej pod kierownictwem obywatela Rogawskiego i żeńskiej, której kierowniczką miała zostać obywatelka Ferchowa Halina. Zarząd miejski jednak nie zgodził się na otwarcie dwóch szkół oddzielnych, lecz na jedną koedukacyjną, z tym że kierowniczką pedagogiczną dla klas żeńskich została obywatelka Ferchowa. Młodzież szkolna rekrutuje się z najbiedniejszych warstw społecznych. W przeważającej części była to młodzież, która w czasie okupacji bądź to wywieziona na roboty do Niemiec, bądź pozbawiona opieki, nie miała możliwości ukończenia szkoły powszechnej. Stąd też do szkoły byli przyjmowani uczniowie, którzy ukończyli od 3 do 4 klas do tak zwanych klas przygotowawczych oraz uczniowie po 7 klasach do klas normalnych. Równocześnie od 1945 roku w szkole naszej mieszczą się oddzielne klasy złożone z młodocianych pracowników. Huty Bankowa i kopalni Generał Zawadzki. Te zakłady pracy w myśl założeń Polski Ludowej dla podniesienia kultury i udostępnienia oświaty szerokim masom skierowały swych młodocianych pracowników do wyodrębnionych klas. Uczniowie ci pracowali tylko 3 dni w tygodniu, a w ciągu 3 dni odbywali normalne zajęcia w szkole, z tym że zakład pracy liczył im dni nauki do wynagrodzenia. Taki stan rzeczy trwał do 1 września 1946 roku, kiedy to otworzono odrębne szkoły dla tych uczniów. Huta Bankowa zorganizowała gimnazjum i szkołę przemysłową i swych uczniów zabrała do oddzielnego budynku na Redenie. Zaś szkoła przemysłowa, kopalnia Generał Zawadzki, jako odrębna szkoła pozostała w naszych murach jeszcze 2 lata. I dopiero w 1948 roku przeniesiono ją do baraku na Koszelewie.